Witam widzów kanału Audiomania Intermusic. Dziś pokażę Wam mój najnowszy nabytek. Jest to zestaw Schneidera model Super Team 1000. Zestaw wyprodukowany prawdopodobnie w drugiej połowie lat 80. Stan techniczny nieznany. Niestety muszę posiłkować się latarką, bo światło w garażu mam bardzo słabe. I tak, na samej górze mamy gramofon. Jest to gramofon klasy podstawowej. Tutaj widzimy regulację obrotów. Zestaw posiada nawet pilot. Tutaj są dwie szybki. Jedna z tuneru, druga z magnetofonu. Będzie trzeba to później przykleić. Następnie mamy tuner. Z lewej strony widzimy wyświetlacz. Tuner posiada trzy zakresy. LW, MW i FM. Następnie mamy możliwość zaprogramowania 18 stacji radiowych. Tutaj widzimy dwa przyciski tuning. Kolejnym elementem jest dwukasetowy magnetofon sterowany elektronicznie. Wszystko do czyszczenia, ale widać, że głowica jest w całkiem dobrym stanie. Tutaj druga kieszeń, prawa. Magnetofon posiada funkcję Dolby NR oraz funkcję szybkiego przegrywania kaset, High Speed Dubbing. Następnie mamy licznik taśmy, poniżej wskaźnik poziomu sygnału, niestety wspólny dla obu kanałów. Tutaj regulacja poziomu zapisu. Poniżej mamy przedwzmacniacz. Mamy tutaj 5 źródeł dźwięku. Od lewej gramofon, tuner, magnetofon, CD oraz wyjście AUX. Następnie widzimy regulację tonów niskich, wysokich oraz balansu. A tutaj jest regulowany loudness, w tym zestawie opisany jako super bass, no i potencjometr siły głosu. Niestety pokrętła brakuje, no ale z czegoś tam dopasuje. Następnie widzimy odtwarzacz CD. Ciekawe, jak poradzi sobie z płytami nagrywanymi. No i na samym dole wzmacniacz mocy. Bardzo fajne, duże wskaźniki wychyłowe. PMP 1000 W, no ale moim zdaniem wzmacniacz będzie miał góra 50 W na kanał. Mam również kolumny do tego zestawu. Kolumny podłogowe, no niestety do kompletnej odbudowy. Tylko jeden głośnik zachował się w dobrym stanie. No ale muszę przyznać, że te kolumny są całkiem solidnie wykonane. Zobaczcie, jakie są grube ścianki. Ciekawy głośnik wysokotonowy. Widać, że obudowa jest dzielona. Będzie co robić w długie jesienne i zimowe wieczory.
W drugiej części pokażę Wam, jak wygląda elektronika tego zestawu. No to do następnego razu, cześć.